Siema, siema, z tej strony Gajos, a to jest kolejny odcinek The Walking Dead epizodu drugiego. Jest to już czwarty odcinek, a w poprzednim odcinku zostaliśmy oszukani przez ludzi, którzy przyjęli nas bardzo miło. Zostaliśmy zamknięci w chłodni i wyszliśmy z niej dzięki Clementine. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, zajrzyjcie do poprzedniego odcinku. Właśnie Clementine otworzyła nam drzwi od chłodni i teraz właśnie wyszliśmy i jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie cała rodzinka tnie ludzi i zamienia ich na jedzenie. Po prostu kanibale jakieś. Dobra, zobaczmy o co chodzi. Możemy brać różne rzeczy jak sierp, to weźmiemy sobie sierp. Masakryczne. Po prostu chorzy ludzie na umyśle. Weźmiemy hak. A, no tak, już wziął hak, to odłoży sierp. To już lepiej wziąć. No dobra, załóżmy, że hak, co? Sorry. Dobra, zobaczymy tutaj wszystkie rzeczy. Mózgi chowają słoiki. Ja będę starał się jak najmniej rozmawiać. Dobra. Ja sobie zgłośnię, żeby było o wiele lepiej dla mnie grać. No ale cóż. Pojebanie. No dobra, może lepszy będzie paralizator. Skoro tak, no to... Dobra. What the hell do you think you're doing? Getting my family back. What are you gonna do? Walk up and grab his gun? Good a plan as any. Kuźwa, no. Dobra, wyjdziemy. Zobaczymy, co się dzieje. Spoko, to weźmiemy tą spluwę i zażrzniemy go. Kuźwa. Ja. No patrzę przez szczeliny, cholera. No, gdzie te szczeliny, no? No nic nie widać, no. No ale nic nie widać, debilu. Obserwuję go. Tylko nie widać go przez tą szczelinę, no. No co ja poradzę? Mówisz tutaj, tak? Ja pierdzielę, zła broń, bez kitu. Dobra, ostatni raz. No przecież klikałem na tą broń. Lol. Ogłuszył go. Dobra, dawaj, paralizator. Ja pierdzielę. Co teraz będzie?
Lol, typa. Jest, i dobrze mu tak. Frajer jeden. Jednego z głowy. Świetnie. A skąd się ona tam wzięła? Mamuśkę zerżniemy jak... Ta mamuśka jest porąbana. Tylko taka udaje, taką... Hehehe. Ja bym go dobił. Get part of yourself, so others can live. I should fucking kill you right now. That's why you killed that woman in the woods. She was about to spill everything. You weren't ready to hear yet, Lee. Had to stop her. You gotta keep me alive. If you kill me, the meat gets tainted. You can't eat it. You're already tainted. You ain't gonna kill me. Just like you didn't kill Jolene. You don't have what it takes. Zabijemy go, co? Mogłem tego nie robić. Żałuję. O ja, Clementine to widziała. Dobra, bierzemy ją. Szybko, szybko, szybko. O, koks. Lecimy. Co teraz będzie? Co teraz poczniemy? Ta część jest zdecydowanie dłuższa od pierwszej. A mówili, że 2 godziny rozgrywki. Chyba minimum 2 godziny rozgrywki. Dobra, co to jest? Jakieś lasery, ta? Chyba ktoś laserkiem tam pika, jakiś kurde. Tak. A to ten. We heard screams from the bar. What's going on? These people are fucking crazy. I knew it. I told you we couldn't trust them. Where is everybody? What can we do to help? Larry's dead. They chopped off Mark's legs and tried to feed them to us. Jesus, that's sick. They've still got Duck and Katja in the house. And I don't know where the fuck Kenny is. All right, we're coming in to help. No. If we storm the house, we'll cause a panic. You two try to find a way around to the back. I'll head to the front. You got it. Come on, this way. Wait, are you kurde, sure? Przypałowo. No. Yes. Jaka popierdolona grubaska. Zabijemy ją. Musimy przygotować kursor. Co robimy? Nie możemy podchodzić, nie możemy podchodzić. Co robimy? Musimy szukać gdzieś jakiś... Patrz, tam zombiak jest na górze.
Ona będzie się oddalać. Oddal się, ona będzie się oddalać, patrz. Patrz, ona się powoli podchodzi, tam jest na górze zombie. No pogadaj, pogadaj. Zombie, dawaj! Tak! O kurde! O nie! O nie! O kurde! Dobra, dostał raz. I teraz zostanie drugi raz. Fuck. Przygotować się, przygotować się. Klikać Q muszę. O kurde, ale szybko trzeba klikać. Nie. Ona jest dobro z tą snajperką, to w ogóle wiecie, pistoletami dobrze się. Jeszcze mu dowalić. A, można rękę zmieniać. Oja. Oszczędzimy mu życia? He? Porąbany jest jakiś. On ma pistolet za sobą. Nie ma. Idziemy do nich. Odchodzimy. No nie ścinaj mi się teraz. Teraz zombie go zje. Deszcz napadł na generator, zepsuły się. LOL.
Hey, Lee. I'm sorry for leaving the motor in unattended. I never thought a laser pointer would be the thing that saved our lives. Don't worry about it. Were they really chopping up people? For food? Yeah. And Clementine almost ate some. Man, that is sick. Clementine, she doesn't know, right? She didn't see or... I stopped her. This fucking world now. Tied in just unspeakable shit at every turn. Ugh. Were you guys able to salvage anything good from the dairy? Not really. St. John's took everything I had before the place got completely overrun with walkers. Oh, I was able to grab a couple of your things back while Brenda wasn't looking. It doesn't work. You have any use for it, Doug? It's just a basic camcorder. The save lot's cheapy. Let me check it out, see if I can get it working. Przędostał strzał. I'll be fine. Just not as young as I used to be. Hon, go on ahead and give me and Lee a second. There's gonna be fallout. For killing Lily's dad? Yeah, I would imagine so. What do you think? You murdered Larry. Fuck you, man. You're alive because of me. Why didn't you have my back? I saved your wife and kid. No, I saved them. By making sure Larry didn't kill us. I couldn't do it, Ken. Well, maybe we should stay out of each other's way for a while. Come on, Clementine. Stay close. Lee, did you have to kill those men? Yes, they were bad men, Clementine. They killed Mark and they were gonna kill all of us. They had to be stopped. Understand? Yes, I think so. Hey, Dad, what's that noise? Sounds like a car. Oh, God. Not more strangers. To pociąg. Żartowałem. Hello? Figures. Oh, crap. Baby, you gotta see this. Jedzenie. A shitload of food and supplies back here. This food could save all of us. Not all of us. Look, we don't know if these people are dead. If they come back, then we're just monsters who came out of the woods and ruined their lives. This stuff isn't ours. Dad, whose car is it? Don't worry about that, Duck. It's ours now. It's abandoned, Ducky. Don't worry. What if it's not? What if it's not abandoned? What if it is someone's? We have to take this, Clementine. We need it to survive. I'm sorry, sweetheart, but it's not about right and wrong anymore. It's about survival. It's locked. No shit, I already tried that. But I heard you take the keys from up front. Great. Maybe we'll survive this after all.
Duck, why don't you carry this? Okay. Supplies? I'll take it. More food in here. Got a box of food here. I'll carry it. This hoodie looks to be about your size. Why don't you hold on to this? It might get cold. It's not mine. Well, think of it like you're holding on to it. You can give it back if we ever meet up with him, okay? Okay. Here, Clem. Want some batteries? Hey, Lee. You know that camcorder? I got it working. You might want to see this. Sweetheart, we won't let them bandits. Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Do you really need it? My dad gave it to me for my birthday. I promise. If y'all I find thinking it, you're I'll safe? You know. No. Sitting there, acting like. Szczytne się teraz, bo jest koniec epizodu. It's a living you gotta be afraid of. The people I used to call friends. The people who took. Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. This place is done. It's time to move on. Screw. Not like you ever listen to a damn word I say. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much faith. It's starting to add up. I need to get to the coast. Get him out. This matters. Lily's not doing so good, huh? You murdered her dad. I did what I had to, and you know it. Maybe people out there got things lined up better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. You're so full of bullshit! I'm the one keeping this Venus group going! We can sort all this out, all right? We can sort this out! I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else! No i dobrze, ukończyliśmy właśnie drugi epizod gry The Walking Dead. Jak widzicie, dużo mamy o wiele więcej połowy, nie wiem jak to powiedzieć, po prostu lepiej przeszliśmy tą grę. O, lepiej tą grę przeszliśmy, tak wam powiem. Ponieważ, nie wiem, więcej jest tych zielonych niż tych czerwonych, o, prawie... Więcej niż 3/4, niż 4/5 przeszliśmy prawidłowo tą grę. Dokładnie nie wiem, o co chodzi, ale wiesz, na samym dole jest 55%, ale dobrze, że wszystko zrobiliśmy powyżej przeciętnej, powyżej połowy. Więc mam nadzieję, że dobrze przeszliśmy ten epizod, bo jeszcze gry całej nie przeszliśmy. I mam nadzieję, że wam się to spodobało.
The Walking Dead właśnie. No, spragnieni pomocy. No, no i to by było na tyle. Co by to o tej serii powiedzieć? No jest to bardzo dająca na mózg seria i więcej nie będę mówił. No jeżeli jeszcze nie oglądałeś pierwszego epizodu, to obejrz go również w moim wykonaniu. Więc zapraszam Ciebie, adnotację masz w górnym prawym rogu filmu. Więc dziękuję za uwagę. Ja byłem Gajos. No i na razie.